Witajcie ponownie na moim kanale. W związku z dużym zainteresowaniem pracy w ACS, takiego zwykłego dnia, postanowiłem zrobić serię takich odcinków, także od czasu do czasu będziecie mogli sobie zobaczyć sobie, jak wygląda codzienna praca w ACS. Warsztat jest czynny od 9 do 17. Ja osobiście przyjeżdżam na 7.30, a to tylko z tego względu, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda plan dnia. Do tego odbieram maile, robię zamówienia do hurtowni, odpisuję na maile, robię kosztorysy, wysyłam wszystko do klientów. Później przyjadą mechanicy i po prostu wydam im dyspozycje, jakie samochody robić, jak wygląda plan dnia. Zapraszam do oglądania odcinka. Wczoraj musiałem troszeczkę wcześniej wyjść z pracy, ale Paweł pod koniec dnia kończył jakieś samochody. Opowiedz, a tego w ogóle od szóstki ty robiłeś, czy kto? Tak, z Kamilem go robiliśmy. Miał problem z temperaturą. Można było podejrzewać, że to jest coś poważnego, bo grzał się na postoju w korkach. Pan mówił, że ma problemy. Poza tym temperatura była w porządku. No, wskazywało to na pompę wody, ewentualnie jakieś poważniejsze uszkodzenie. Okazało się po prostu, że poprzedni właściciele zamiast płynu chłodniczego używali wody. A, no tak, zwykła sprawa. Nazbierało się tam bardzo dużo nagaru i przewody odpowietrzające były zapchane tym nagarem. Wymieniliśmy płyn, po prostu przeczyściliśmy to i temperatura jest w porządku. No dobra, a tego od klimatyzacji, wiesz co, ja bym tego zderzaka na razie nie zakładał. Ja bym nim wyjechał, załadował po prostu czynnik, zobaczymy, jak to działa, nie? Dokładnie, bo tam też wszystkie uszczelniacze, o-ringi były wymieniane, więc... No dobra, to zostawimy na koniec dnia, a w ciągu dnia założysz tą skrzynię biegów po tej regeneracji sprzęgła, nie? Jasne, ona jest przygotowana. Także... No i dobra. Dobra, Paweł, powiedz mi, która część jest potrzebna? Ten trójkącik? Potrzebny jest ten trójkącik i potrzebny jest ten element, tutaj tą śrubę. Czyli ten element? Tak. Ten cały do napinania tego, tak? Dokładnie. Dobra, to ja to wrzucam. Na jutro będzie. To przygotuj tam tego do wypchnięcia i wrzucamy tego na skrzynię. Jasne. Zobaczymy, jak to wygląda. Widzisz, on jest tu przykręcany. No, tak. Czyli on musi być. Bo on tutaj odpiera, a tu go przykręcasz później. Tak. Żeby po prostu było, wiesz... To co, tutaj musimy śruby zamówić? Tak, śruby mocujące półoś, bo musieliśmy je niestety inwazyjnie usunąć. No dobra, jutro Wojtek przywiezie ten dyfer ze szperą, to się też w międzyczasie założy. Zdejmijcie mi dziś, a to zanim jeszcze wyjedziesz, zdejmij mi ten, cały wybierak, bo będę montował ten shortshift. I wtedy jak to wszystko zamontujemy, zrobimy ten przegląd po dotarciu silnika i w zasadzie auto. Gotowe do odbioru, nie? Dobra. Siema. Cześć. I co tam? No co, korki. Koreczki, brak prądu, no bateria padła. Ty no, taka ulewa wczoraj była, że daj spokój. Kończysz tego? Tak. I później co? Bo widziałem, udało ci się tą flaszę tam poobcinać. Tak, udało się flaszę zrobić. No dobra, no dobra. Później ci dam X-a, jak tego skończysz. Mam nadzieję, że tu będzie wszystko w porządku, nie? No ja też mam taką nadzieję. To dam ci X-a, X ma jakieś tam wycieki, zobaczymy co dalej, nie? Dobra. A ja w międzyczasie też pojadę po samochód dla stałego klienta, wiesz, z usługą door-to-door. Także. A także też będzie trzeba w międzyczasie go zrobić, nie? No dobra, tu się przebieraj do roboty. Dobra. Cześć Kamil. Cieba, cieba. I jak tam? No dobrze, dopiero przyjechałem, śniadanko i szyjem. No dobra, słuchaj, to dzisiaj jak przyjdzie ten wentylator klimatyzacji do tej E46, to ogarniesz. Wypchniemy tego Lomi, bo to trzeba dokończyć. Okazuje się, że tam brakuje parę części, to takich, które przyjdą z Niemiec, więc 4 dni musimy poczekać. Ale w międzyczasie możemy końcówki założyć i byś puścił po prostu serwis klimatyzacji. Zobaczymy, jak z tą szczelnością, nie? Ja dzisiaj jadę do szpitala po samochód dla klienta, także go przyprowadzę, wskoczę na skuterek, raz, dwa, dzisiaj ma nie padać. W ogóle wczoraj mi się udało, wiesz, ominąć deszcz. Ale co, zostawisz skuter tam?
Na miejscu? No ten na miejscu zostawię, no tam jest ochrona i tak dalej, no nie? Opowiedz mi, jak z tą szóstką wczoraj, z tym klientem, czy udało się tam ogarnąć? Bo Paweł opowiada, tak, że udało się, ale mnie bardziej interesuje kwestie finansowe, co on tam w ogóle... Był zaskoczony podobno. Znaczy, no był zaskoczony, bo trochę dłużej się... Miała być tylko wymiana płynu tak naprawdę. Okazało się, że układ po prostu jest zanieczyszczony i tak naprawdę rurki odpowietrzenia to się zatkały przy samym spuszczeniu płynu, tak? I po prostu no, stare elementy już trochę rdzy doszło, trzeba było wszystko przedmuchać. No ale ostatecznie się udało, tak, no klient mieszka za granicą na co dzień, więc tak naprawdę głównie ma inną walutę niż złotówki. No miał przy sobie tylko 200 zł, ale... A tam 2 godziny pracy było. No tak, no, ale nie no, miał tam jakieś euro w zanadrzu, więc coś tam, no źle na tym nie wyszliśmy. No. A, czyli w euro coś zapłacić, no dobra. Euro też się przyda. Hmm. No dobra, Kamil, to kończ śniadanie, przebieraj się i działamy, nie? Okej. Okay. Widziałem, że tam przyjąłeś jakiś samochód rano. Tak, przyjechał pan F11. Sprawdzenie bicia przy hamowaniu z dużych prędkości tylko. Mówił, że dopiero jak się hamuje tak ze 160-180 jest bicie. Z mniejszych jest wszystko w porządku. No dobra, to będzie trzeba zobaczyć, czy to wina zawieszenia. Wrzucimy go do Sebastiana na stanowisko i zobaczymy, jakie jest bicie w ogóle tarczy, bo to może wina tarczy, jakie jest zużycie, nie? Mm-hmm. Także chyba tym się będzie trzeba zająć. Czy coś jeszcze dodatkowego? Tak, oprócz tego jeszcze weryfikacja klimatyzacji. Klient ma wrażenie, że jest, że działa i tak dalej, ale ma wrażenie, że jest trochę mało wydajna. Więc to do weryfikacji, prawdopodobnie po prostu mało czynnika już jest. No dobra, to będzie trzeba zobaczyć, standardowo wymienić mu zaworki i tyle. I tak będziesz robił tą E34, więc przygotuj tam stanowisko. W międzyczasie, zanim przyjdzie ten, wiesz, wentylator, to będzie można to zrobić, nie? Tak jest. No dobra, to do roboty. Widzę, że tutaj zrobisz ten serwis klimatyzacji w tym aucie, tak? Tak jest. I słuchaj, to ja jadę w takim razie po samochód i wprowadzę ci też to auto na ten wentylator klimatyzacji, okej? Okay? Tutaj masz, aha, tutaj tak, masz złącze. To bym ci wstawił ten samochód i tyle, żebyś miał co robić, dobra? Mhm. To lecimy. Mamy ładną pogodę, więc skoczę z skuterkiem raz, dwa przez miasto. No i dojechałem. Kluczyk odebrany z portierni. Jedziemy. Całą listę prac, które mam wykonać w tym samochodzie, mam w SMS-ie. Tak naprawdę to jest po prostu przegląd taki okresowy, olejowo-filtrowy, plus jakieś wycieraczki, kontrola komputerem, no i sprawdzenie zawieszenia w ogóle całego stanu samochodu. Taka usługa door-to-door ma swoje bardzo duże plusy, bo nie trzeba już jeździć na jazdę testową, żeby zobaczyć, co w aucie się dzieje. W każdym razie tutaj jakichś uwag nie mam, jeśli chodzi o układ jezdny. No ale zauważyłem, że klimatyzacja bardzo słabo pracuje i z tego co kojarzę, rok temu nie robiliśmy z nią nic, więc dodatkowo wykonam tu serwis klimatyzacji. Zobaczymy, czy nie jest za mało czynnika. Kamil jest tutaj w trakcie wymiany wentylatora od klimatyzacji, ale zanim to wszystko poskładamy, to sprawdzimy po prostu. Wysterujemy po prostu ten wiatraczek, żeby zobaczyć, czy żadna niespodzianka nas nie spotka po prostu po zamontowaniu wszystkiego. No dobra, to działamy. To Kamil, wysteruj, ja sprawdzam. Dobra, chwilę poczekamy. O. No i dobra, wentylator działa. W
każdym razie ten samochód przyjechał na lawecie i co tutaj jemu było? Znaczy no padła skrzynia po prostu. Nie pamiętam, czy w ogóle nie chciał już ruszyć, czy tylko na jednym biegu pracował. Skrzynia biegów padła tak, że w weekend klient przywiózł to na lawecie. Skrzynia została naprawiona, wszystko działa poprawnie, ale zawsze staramy się znaleźć przyczynę awarii po prostu jakichś elementów w samochodzie i okazał się po prostu wentylator. Prawdopodobnie olej był przegrzany i dlatego padła skrzynia biegów. No dobra Kamil, to składaj to wszystko, poskładasz, pojedziemy na jazdę testową, zobaczymy jak to wszystko pracuje. A w międzyczasie przyjechała jeszcze pani na szybką diagnostykę silnika, sprawdź. No i co Kamil tutaj z diagnostyką? No, pokazuje wydechowywalność po prostu, nie osiąga zadanej pozycji. No i tyle, no, trzeba zobaczyć. No dobra, tak naprawdę samochód musi zostać na głębszą po prostu diagnostykę, powiemy klientce, w czym jest problem. I dlatego wyłącza turbinę i samochód nie ma mocy. No tak, no. I tyle. Auto ma 70 tysięcy przebiegów. No ciekawe. No dobra. Kamil skasował adaptację, pokasował błędy, jadę na próbę tą jedyneczką, zobaczymy co tu jest nie tak. Podejrzewam zacinanie się zaworu wanosa wydechowego. Wracam z jazdy testowej, auto przyspiesza normalnie, wszystko działa jak trzeba. Prawdopodobnie przyciął się elektrozawór wanosa wydechowego, więc jeżeli to się powtórzy, to klientka do mnie zadzwoni i zamówimy, zrobimy to od ręki, bo nie mam takiego elektrozaworu na miejscu, więc na razie to tak zostawimy, bo nie mamy czasu dzisiaj to zrobić, to tak po prostu z marszu pani przyjechała na sprawdzenie i tyle. No i Sebastian, jak u ciebie? No istnieje duża szansa, że będzie w końcu dobrze. Odpowietrze układ, no i za chwilę sprawdzimy, czy będzie wszystko dobrze. No chcę wam powiedzieć, że tu walczymy po prostu z autem 335i od kilku, można powiedzieć, tygodni. Z układem hamulcowym. Ktoś kiedyś zrobił regenerację całego układu hamulcowego. No i niestety przy pierwszym naciśnięciu hamulca pedał wpadał w podłogę i za drugim razem było dobrze. Wyglądało to tak, jakby był układ zapowietrzony. I tak naprawdę przejrzeliśmy cały układ i skończyło się na tym, że musieliśmy wymienić przednie zaciski. Po prostu gdzieś tam źle się to odpowietrzało. A co tam znalazłeś w starych zaciskach, Sebastian? W starych zaciskach wyglądało tak, jakby otwór od odpowietrznika był po prostu rozwiercony. Odpowietrznik się po prostu urwał i ktoś tutaj wiercił i po prostu, to, że tak powiem, no, dał ciała. No dobra, odpowietrzymy układ i jadę na jazdę testową. Jeden samochód ze stanowiska zjechał, ten, który robił Sebastian. Jadę na próbę sprawdzić, jak działają hamulce po tej naprawie. Oraz podjadę na bezdotykową myjnię, żeby troszeczkę ogarnąć samochód, ponieważ stoi tu chyba ze 3 tygodnie, bo tak na raty troszeczkę robiliśmy, czekaliśmy na zaciski, pojechały do malowania i tak dalej. W międzyczasie wrzucę X5, którego przyprowadziłem od klienta, żeby Sebastian zrobił szybki przegląd. No dobra, zobaczymy. Tyle walki, tyle po prostu rzeczy posprawdzanych. Najgorzej jest po prostu naprawiać samochody po jakimś warsztacie i po prostu szukać całej przyczyny. Niby wszystko wymienione, niby wszystko zrobione, ale tak naprawdę w całym układzie hamulcowym był syf. Na połączeniu przewodów hamulcowych z baryłkami były zabrudzenia, normalnie piasek. Także musieliśmy końcówki powymieniać. Wymieniliśmy dodatkowo przewody, te które są po środku przy belce, bo tych przewodów ktoś nie wymienił, to było bardzo trudne, bo nie chciały się odkręcić. No dobra, nie ma co gdybać, jedziemy na próbę, zobaczymy jak są skuteczne te hamulce. No, samochód jest bardzo szybki, o proszę, od razu reaguje. Wcześniej był problem bardzo duży, bo po prostu pedał wpadał w podłogę. Thank you.
rozpędzimy się, zobaczymy, jak auto będzie się zachowywać podczas awaryjnego hamowania. No i dobra. Nie no, reakcja natychmiastowa. Wcześniej nie byłoby szans, jakby ktoś na drogę wyleciał, no to naprawdę jakaś masakra jedna wielka. No dobra, dzwonię do właścicielki pojazdu na gorąco, bo to jej oczko w głowie, żeby powiedzieć, jak sytuacja. Cześć Adam. No cześć. Chciałem zameldować wykonanie zadania. Właśnie jestem. Jestem podczas jazdy testowej. Auto reaguje natychmiastowo na dotknięcie hamulca. Także tak, jadę na mynie bezdotykową, tylko żeby ci auto opłukać, do warsztatu wrócę, podliczę, nie wiem. Przepraszam, że się śmieję, ale się tego boję. Znaczy, powiem ci tak, ja sam się siebie boję, bo... powiem ci szczerze, najgorzej to jest po kimś naprawiać, gdzie... Teoretycznie wszystko zostało wymienione, prawda? I to jest masakra. No, trzy tygodnie chyba samochód stoi, nie? Jak dobrze kojarzę. Jak nie... Wiesz co, teraz w czwartek będzie miesiąc. Kurde, to po prostu... Ja powiem ci tak, jak wyjechałem ze stanowiska od Sebastiana, to Sebastian mówi, nareszcie, ja już nie chcę tego auta. On po prostu płakał, powiem ci. Masakra. Hektolitry płynu przepompowane i tak dalej. Dobra, Ania, ja jadę na bezdotyk, jadę podliczyć to wszystko i po prostu wyślę ci. I oczywiście tam teraz mi się przypomniało, że jeszcze opony były zmieniane, więc to też muszę tam podliczyć. Tak, tak, jak najbardziej. To Adam, najpierw na Messengerze usiądź z krzyknikiem, a potem druga wiadomość, cena. Dobra, no muszę, wiesz, super, też muszę... No to czyli, dobra, to ja dzisiaj tak, no to po południu, tak, raczej jest 12, nie wiem, tam około 15 bym wpadła, czy coś takiego. Dobra. Muszę się po prostu dzwonić z mężem, żeby on wrócił, tak, żebyśmy na dwa auta przyjechali, jedno, tak, i żebyśmy dwa odjechali. No dobrze, mam nadzieję, że jak zobaczysz po prostu, jak pracują te hamulce, to zaczniesz tym samochodem jeździć, bo tak to stał w garażu i wiesz, i ty w ogóle no nie właśnie, słuchaj, bo jak ja już miesiąc jej nie mam, to mówię, dobra, może ją jednak sprzedam. Nie, ja cię namawiam, żebyś nie sprzedawała i już. Dobra, w ogóle, no to super. Dobra, Adam, to czekam na kontakt. Dobra, wszystkiego dobrego, hejka. No i słyszeliście radość właścicielki, tak bardzo lubi ten samochód, że po prostu jest szczęśliwa, że wszystko działa, aczkolwiek miała już wątpliwości, żeby sprzedać. No ale tak to jest, jak samochód się psuje albo coś nie działa i czegoś nie można rozwiązać, to rzeczywiście człowiek ma takie myśli. A jak wszystko działa, ona sobie pojeździ tym samochodem, to jestem przekonany, że nie będzie chciała sprzedać. Sebastian, no jazda testowa zaliczona i powiem ci, petarda. No dobrze. Dzwoniłem do właścicielki pojazdu, ty, no taka radość, że nie pytaj, no. No w sumie długo się zeszło. Znaczy, ja myślałem, że to 3 tygodnie, a ona mówi, że w czwartek będzie miesiąc. Czy minęło miesiąc w czwartek, jakoś tak. Dobra, Sebastian, tutaj w tym samochodzie, tak, wycieraczki. No to już zrobione. I a reszta rzeczy klient ma swój towar, że tak powiem. Wszystko jest tutaj, masz. O. Czyli wszystkie filtry, wiesz, i tak dalej. Ja jeszcze zrobię później klimatyzację. Zobaczcie sobie, to jest auto 7-osobowe. Dobra, idę liczyć tą klientkę, bo powiem ci, że sam nie wiem, jak się no, policzyć. Powiem ci, dużo wyszło pracy, zanim doszliśmy. No tak, no i ten cały syf, nie, który tak. Był. No tutaj też sytuacja taka, że co chcemy zrobić? Wkładamy skrzynię. No i Paweł nas poprosił, no skrzynia waży pewno ze 120 kg, więc samemu ciężko. Kolejny samochód skończony, jedziemy na próbę. Jak tam, Kamil, połączyłeś się z modułami kontrolnymi? Tak, błędy już skasowane, zrobię tylko podgląd po prostu temperatur, żeby było wiadomo, co się dzieje.
No dobra, a wentylator, jak włączyłeś klimatyzację, to załączył się? Tak, po chwili się załączył, także no wiruje sobie po prostu teraz. No dobra, no to chyba była główna przyczyna tego tej awarii skrzyni biegów. Aczkolwiek chcę wam powiedzieć, że klient 2 tygodnie temu w jakimś warsztacie zrobił dynamiczną wymianę oleju w skrzyni biegów. Przebieg jest 320 tysięcy, więc taka dynamiczna wymiana oleju, serio, nie zawsze jest ok, bo po takiej wymianie bardzo często siada skrzynia biegów. Aczkolwiek tutaj, tak jak mówię, wentylator nie działał, ale tak naprawdę nie wiemy, od kiedy nie działał. Jedziemy na próbę, zobaczymy, jak to wszystko chodzi. Jak tam, Kamil, parametry wszystkie? Bardzo dobrze. Nic nie przekracza poza normę. No dobra, skrzynia też chodzi perfekcyjnie, naprawdę super zmienia biegi. No to jedziemy do warsztatu, zadzwonię do klienta, powiem, jak sprawa wygląda i auto gotowe do odbioru. Halo? Dzień dobry, Adam Kuncikonia. Dzień dobry, dzień dobry. No jestem właśnie po jeździe testowej, skrzynia chodzi perfekcyjnie, ten wentylator się włącza, nadmuch klimatyzacji tu w środku też działa, rozrusznik jest ok, też zrobiony. Na resztę rzeczy umówimy się po prostu po wakacjach, ja jakiś termin tam znajdę. Na chwilę obecną autem można jeździć, jest wszystko w porządku. Także super. Także tak, ja idę do biura, podliczę wszystko i dam znać, ile pieniążków, także tak. Dobrze, dobrze. No i się umówimy, kiedy tam mógłbym podjechać. Dokładnie, bo wie pan co, i tak będzie trzeba tutaj po tym remoncie skrzyni biegów po prostu gdzieś tam z 2000 km max zrobić i przynajmniej sam olej wymienić, żeby ta skrzynia długo działała. No. Okej, okay, to wszystko już będziemy się umawiać, że będziemy serwisować pana i pan będzie wiedział, już go pan tak jest. To... Dobra, dziękuję bardzo, jesteśmy w kontakcie, dobra. Do usłyszenia. Super, dziękuję bardzo. No i dobra, to idę liczyć. Dzisiaj mam dużo liczenia. Kolejny samochód, którym jadę na próbę. Problem tutaj był z układem paliwowym. Wykonaliśmy wczoraj czyszczenie wtrysków na samochodzie. Zobaczymy, jak odpali teraz po staniu, po dobie. Po prostu był problem po odpaleniu. Wyrzucało tam cylinder piąty. Sporadycznie oczywiście. Także zapraszam. Niech chwilkę pochodzi. Na razie wygląda wszystko bardzo dobrze. No dobra, jadę na próbę. No i silnik po uruchomieniu pracuje bardzo ładnie. Klient zgłaszał właśnie problem, że codziennie rano jak go odpala, to nierówno pracuje i faluje. Po oczyszczeniu, jak widać, wszystko jest super. Cały układ zapłonowy, jeśli chodzi o cewki i świece, są świeże. Pojadę na próbę, wrócimy, podłączymy komputer, zobaczymy, jak to wszystko działa. No witam, dzień dobry, co tam? Pytam, to czy jest pan u siebie w warsztacie, czy nie? No jestem. A mógłbym pytać, żeby pan się przyjechał moją babarką, żeby na skrzynię spojrzeć, bo tak wydaje mi się, że coś jest nie tak w skrzyni biegu. No dobra, to zapraszam, przejedziemy się, zobaczymy. Dobra, to ja nakieruję się do pana, za jakieś pół godziny będę. Dobra, do zobaczenia, dziękuję. Do zobaczenia. No w międzyczasie jakaś jazda testowa będzie z klientem. Dzwonił stały klient, jakiś problem ze skrzynią ma, tak jak słyszeliście. Także dzień jak co dzień w ACS. Tak, słucham? Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. A, dzień dobry, witam. No przetestowałem dzisiaj samochód po wczorajszym czyszczeniu tych wtrysków i powiem tak, no nie mam uwag. Nie, no nie telepi się. Rano teraz odpalił bardzo ładnie, chodzi równiutko, obroty spadły, jest no naprawdę, no nie mam uwag, no. Bo zrobiliśmy po prostu takie czyszczenie na samochodzie, nie? Pominęliśmy po prostu zbiornik i przez taką maszynę przeszło i tyle. I dzisiaj rano wszystko super. Także ja go wrzucam tylko na tą wymianę oleju i no i dam znać, także na dzisiaj będzie samochód do odbioru. Dobrze, dobrze. To ja od razu nim wjeżdżam i działamy, no. Dobra. Okej, no to wtedy się wyrobię. Fajnie.
Raczej za to czyszczenie to mamy standardową cenę 500 zł brutto. No a serwis, no to zaraz zobaczy, co tam będzie do wymiany, no to dam znać. A, no to dobra. Za chwilę panu wyślę SMS-ka, jak tylko wjadę. No. Super. Wie pan co, jeszcze tylko taka prośba o ten olej, ten 5W40 ostatnio. Tak, dobra? tak. No, super, dobra. Dobra, do usłyszenia, dziękuję. Zobaczymy, co tu u Sebastiana na stanowisku, bo jedno auto wyjechało, drugie. Co tu Sebastian drugie mamy? Drugie przyjechało. Tak, pani zgłasza, że ubywa płynu chłodzącego. Serwis olejowo-filtrowy, tak. Widzę. Płyn hamulcowy do sprawdzenia, ewentualnie wymiany. No dobra, to w międzyczasie zobaczysz, czy jest jakiś ubytek. Trzeba zobaczyć korek też. Korek jest najważniejszy. No, o-ringi są płaskie. Ale nie są twarde. No, płynu jest troszeczkę mało. Dobrze, także podniosę. Zobaczymy, czy są jakieś wycieki widoczne. I zobaczymy, no dokładnie. No dobra, to działaj, a ja idę rozpisać tego klienta, co przyprowadziłem, nie? Dobra. No, teraz wyglądasz jak człowiek. Tak. Po okryzie. Smacznego. Dziękuję. Posłuchaj. To jest kluczyk od tego auta, co wjechaliśmy do Sebastiana. Mhm. Pani zgłasza wyciek płynu. Znaczy, że ubywa, że trzeba dolewać. Nie wiadomo, czy wyciek, czy... Znaczy, no tak, dokładnie. Bo wycieku nie widać, więc sprawdź, czy nie ma akcji serwisowej. Wiadomo. A, tak jest. Na chłodniczkę EGR-u. Więc to jest to. Tutaj mamy ten samochód, co przyprowadziłem. Wpisz pełny przegląd. Ja później przyjdę, wypiszę fakturkę i pojadę ten. I pojadę oddać ten samochód, nie? Dobra. Tu olejowy, tak? O, ze wszystkimi. Tam dobra. Był komplet wszystkich filtrów. I przegląd taki ogólny, nie? Dobra. No dobra, to idę. Dobra. Obiadek zaliczony. Człowiek od razu lepiej się czuje. Zobaczymy, co u Kamila. Czy coś tam znalazł. No Kamil, melduj. No znalazłem, no. Standard. Dieslach. Kontrola w razie potrzeby wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin. No to jest EGR. No dobra, to klienta poinformujemy, a raczej klientkę i musi sobie pojechać do ASO i załatwić ten temat chłodniczki EGR-u. Tak jest. Wszystkie rzeczy z grubsza ogarnięte. W międzyczasie chcę wam coś pokazać. Auto znacie, prawda? Zobaczcie sobie. Pan Wąski. No muszę wam powiedzieć, że temat został rozwiązany bardzo szybko. Nie zdradzę tajemnicy. Jesteśmy w trakcie nagrywania osobnego odcinka drugiej części na temat problemów z E39 pana Wąskiego. No dobra, a tutaj mamy samochód, który Kamil dzisiaj rano przyjmował. No pan się skarżył tu na klimatyzację, no okazało się, że było bardzo mało czynnika, zawór jeden nie trzymał, tam był wyciek, usunęliśmy wyciek, uzupełniliśmy klimatyzację, klimatyzacja działa. Odnośnie drgań podczas hamowania, to tak naprawdę nie tylko przy 160 te drgania były, byliśmy na jeździe testowej, zrobiliśmy pomiar tarcz hamulcowych i po prostu tarcze hamulcowe przednie są do wymiany, rozmawiałem już z klientem. Zamówiłem na jutro części, wymienimy i praktycznie temat będzie zakończony. Testujemy kolejny samochód, jest to 330 z silnikiem N52. Klient skarży się na to, że auto przy porannym rozruchu bardzo nierówno pracuje i dymi. Zgłosił też, że są ubytki płynu chłodzącego. Wycieków nie widać, ale zgłasza, że są ubytki. Zrobiliśmy diagnostykę, wykazało po prostu brak zgrywania się wałków rozrządu z wałem korbowym, więc wszystko wskazuje na to, że zużyte są wanosy, czyli zespoły regulacyjne. No jesteśmy podczas jazdy testowej, uzupełniliśmy płyn chłodzący, zobaczymy czy będzie. Ja na razie nie widzę, żeby samochód dymił, w każdym razie sprawdziłem poziom oleju i poziom oleju jest minimalny, więc będę musiał skonsultować z klientem, czy samochód, czy silnik bierze olej. W międzyczasie jedziemy do warsztatu, do którego odstawiliśmy samochód wczoraj.
a mianowicie klient zostawił F10, która wpada w wibracje. Czym szybciej, tym większe wibracje. Zrobiliśmy diagnostykę, okazało się, że tylna lewa felga jest bardzo wygięta, ale to bardzo, do tego stopnia, że jest pęknięta. Więc zadzwoniłem do klienta, ustaliłem, że odstawię samochód do zaprzyjaźnionego warsztatu, który zajmuje się spawaniem i prostowaniem felg. Także przy okazji zrobimy test tego auta i pojedziemy odebrać samochód. Przyjechaliśmy do Janusza odebrać samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Janusz. Dobry, cześć. To opowiadaj, co tam było. Ta felga zmasakrowana czy nie? No tak, normalnie pęknięta. Trzeba było przetopić to z jednej i z drugiej strony, prawda? Obrobić później na tym, wyprostować ją trzeba było. Obrobić, polakierować, przypruszyć, zmontować i odjazd. I sprawa załatwiona. Tak, bardzo jest. Krzywa była? Słuchaj, ja nie uznaję słowa bardzo krzywa czy tylko krzywa. Po prostu krzywa. I tyle, no. Tak, dlatego, że zaraz po tobie miałem takiego samego gościa po twoim samochodzie. Twój samochód był wcześniej zrobiony, ale w związku z tym, że ja wiedziałem, że to później odbierasz, więc tą drugą taką BMW-kę identycznie. Chłopak myślał, że kurde, mało mu tyłka nie rozdaje. Ty, no ja po prostu, wiesz co, jadę, a tutaj on tak wpadał w takie wibracje. I fakt, że tamten miał jeszcze kiepskie opony, ale żeśmy zdemontowali i jedno koło puściliśmy mu z lekko krzywą i on wie o tym, prawy przód, że ma krzywy. Ale tył Mariusz zdjął i lewy tył pęknięta felga. To samiutko, Jota Biota. No, także dzisiaj puściliśmy dwa takie samochody i cały czas ludzie przyjeżdżają właśnie z takimi rzeczami. Odnośnie tego auta N52, którym jechaliśmy odebrać samochód z felgi i zrobiliśmy od razu jazdę testową. W czasie jazdy działało wszystko prawidłowo, ale jak u Janusza zgasiliśmy samochód i go później ponownie uruchomiliśmy, samochód pracował bardzo nierówno. Wystarczyło przytrzymać go delikatnie na gazie. Gdy dostał więcej ciśnienia oleju, silnik zaczął pracować prawidłowo, więc tym tematem również zajmiemy się jutro. Prawdopodobnie, tak jak przypuszczam, do regeneracji są zespoły regulacyjne. Godzina 17:14, kończymy dzień pracy. Auto po naprawie felgi ma dużo mniejsze wibracje niż miało wcześniej, więc jutro zajmiemy się tym samochodem, popatrzymy, co się dzieje. Może jest problem w przednich półosiach, może jest problem z wałem napędowym przedniej osi. Bardzo często były takie przypadki. Robię jeszcze zamówienia na jutro, bo przyjechały już samochody na jutro, także część samochodów odbywa, część przybywa. W międzyczasie zadzwonię do klienta, któremu muszę oddać samochód. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No udało się zrobić to, co mieliśmy zrobić. Ten zderzak tam chłopcy zamocowali. Super. Ja też, panie Łukaszu, zrobiłem tam jakieś uwagi, więc jak przyjadę, to omówimy, powiem co i jak. Chyba, że mam zostawić u portiera. Wybiera się pan, tak? Nie, jestem, także... Ja dosłownie za 10 minut wsiadam w samochód i jadę, tylko tu muszę zakończyć parę rzeczy. Jestem pod telefonem. Dobra, to do zobaczenia, dziękuję bardzo. No i tak, dzień zakończony. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.